Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Nauczycielka jogi i medytacji. Posiada zaszczytny tytuł Master of Yoga. Pasjonuje się jogą od ponad 20 lat. Uczy nieprzerwanie od jakichś 15. Autorka bestsellerowych książek Happy Detox, Happy Uroda, Happy Life, Sztuka Odpuszczania. Ale to nie wszystko. Dzieli się swoją wiedzą multimedialnie, długo by wymieniać. Uczy jogi i sama nieustająco się uczy. Wcześniej pracowała w dużych korporacjach reklamowych i mediowych na eksponowanych stanowiskach. Gnałam, całkiem ignorując narastający skowyt duszy. Na szczęście siła wyższa wzięła sprawy w swoje ręce i zesłała mi poważną depresję. Tak powiedziała. Znalazła swoje powołanie, można powiedzieć misję, ścieżkę, pracę życia i sposób na swoją chorobę. Joga dała jej narzędzia do poradzenia sobie z problemem. Porozmawiamy ze sobą nie pierwszy raz. Teraz sprowokowała nas do tego książka pod tytułem Joga, którą niedawno napisał Emmanuel Carrère, jeden z najbardziej znanych francuskich literatów, który odsłania się przed czytelnikami. Joga jest moją autobiografią psychiatryczną, wyznał. Rzeczywistość jest wymagająca. Nawet już nie czujemy, jak jesteśmy drenowani, na przykład z energii. W efekcie przegrzani. Nasz system emocjonalny bardzo często po prostu nie wytrzymuje tych obciążeń. Wiedzieć to połowa sukcesu. Do pełnego jeszcze daleka droga. Najtrudniej wygrać z samym sobą. Ona wygrała. Kasia Bem. Witaj, wojowniczko. Witaj, Aniu. Dziękuję Ci za to zaproszenie. Wiesz co? Nie wiem, czy wygrałam. Właśnie dlatego, chciałam od tego zacząć. Tak, bo życie ciągle nas sprawdza. Ja inaczej niż Carrère. Wiesz, jestem nauczycielką jogi i bardzo się trzymam tej ścieżki, która rzeczywiście jest taką ścieżką, która nas chroni przed kryzysami, ale oprócz tego są okoliczności życia, które bywają czasem bardzo przygniatające i wówczas, wiesz, to są testy, które rzeczywiście są takim probierzem do sprawdzania metod czy ścieżek, którymi kroczymy, na ile one są skuteczne, żeby nas przed naszymi własnymi emocjami, myślami, różnymi właśnie życiowymi okolicznościami jednak ocalać. I rzeczywiście ja widzę, że joga mi nieprawdopodobnie pomaga przechodzić przez kryzysy, których, wiesz, no mam w życiu, jak każdy, dużo. Ostatnie półtora roku były dla mnie bardzo trudne, bo zmarł mój ukochany tata, a potem rozstałam się z moim partnerem, który, wyobraź sobie, również zmarł kilka miesięcy później, więc to było koszmarnie trudne dla mnie. I wtedy też ta joga znowu przyszła mi oczywiście z odsieczą, ale w taki sposób, że nawet nie to, że ja zaczęłam intensywniej ćwiczyć, czy medytować, czy więcej oddychać, bo to jest oczywiste, ja to robię codziennie, tylko ja zobaczyłam, jaką ja inną mam dzięki tej swojej praktyce perspektywę. Jak ja inaczej te sprawy przeżywam. Inaczej w takim sensie, że nie uciekam od tego. Ja się rozwaliłam na parę miesięcy naprawdę konkretnie. Ale jeszcze, wiesz, co było ciekawe, był też taki czas zamrożenia trudnych emocji, czego też byłam świadoma. Ja wiedziałam, że to jest nieprzeżyte we mnie, ale jakkolwiek to teraz zabrzmi, nie miałam czasu na przeżywanie tego. Musiałam napisać książkę swoją, wiesz, Sztuka Odpuszczania, która też była jakąś formą terapii dla mnie. To było bardzo jednak też pomocne, zwłaszcza po śmierci taty, ale też wiedziałam, nie miałam złudzeń, że to mnie dopadnie. Dobrze, ale jednak wnioskuję z tego, co mówisz, że wygrałaś. Bo masz już bazę, masz już podstawę, dzięki której, no, wracasz do tej równowagi, nie wiem, być może szybciej.
tak, przeszłam przez to na pewno, ale nie wolna od rozpaczy czy żałoby. Tak, oczywiście na szczęście nie było ucieczki od tego, nie uciekałam w nic, co mogłoby pogłębić te moje stany. Wiesz, tak jak wspomniane, Carrère, który, no umówmy się, jego książka o jodze, tak naprawdę jest książką o nim samym. On nie jest joginem, on nie jest nauczycielem jogi, on flirtuje z jogą. Praktykuje, mówił, że latami, praktykuje. Pisał, ale czego on nie praktykuje 30 lat. Aniu, ale czytając już tę książkę, widzimy, dowiadujemy się, czego on się nie chwyta, żeby ulżyć swojemu cierpieniu psychologicznemu. Wiesz, ja myślę, że za dużo tego jest u niego, bo u niego był i taki moment nawrócenia się na wiarę katolicką, o czym napisał książkę Królestwo. Wcześniej, 7 lat wcześniej. Tak. Gdzieś... Właściwie napisał tę książkę, ta książka opowiadała o utracie wiary. Tak, ale jakby była poprzedzona momentem z kolei właśnie powrotu do kościoła, a potem utratą wiary. Rzeczywiście, tutaj w jodze czytamy o tym, że owszem, on praktykuje jogę, ayangara, ale również praktykuje tai chi, ale również jeździ na vipassanę. To fantastycznie, że zaczyna on to wszystko robi. Tak, to wszystko, książkę zaczyna od vipassany, bo nie sądzę, żeby swoją praktykę. Tak. Chciałam cię o to zapytać, bo to też ciekawy wątek, ale dobrze. Bo próbujesz się ustawić jednak trochę obok tego doświadczenia. Znaczy chcesz pokazać, że co? Że Carrère flirtuje z jogą i w związku z tym... I w związku z tym nie, w tej książce nie znam go przecież, prawda? Tak. Możemy tylko jakby rozmawiać o nim na podstawie w pewnej sensie fikcji jednak, którą stworzył. Chociaż podkreśla, że to jest jego historia. Którą też nie wiemy, w jakim stopniu jednak sfabularyzował, prawda? No bo jako pisarz wcześniej fikcji, z dużą taką łatwością, o czym też gdzieś piszę między wierszami, trochę tymi swoimi opowieściami, wiesz, i narracją żongluję. I ja się ustawiam o tyle obok, że o ile oczywiście bardzo mnie ta książka poruszyła, bo ona jest o cierpieniu. Ona jest o wielkim cierpieniu i o jego ogromnej desperacji. I teraz to, że on sięga po te wszystkie, wiesz, metody. I narzędzia. Tak. I narzędzia, próbując poradzić sobie samym sobą, to jest oczywiście... przepiękne. To jest oczywiście przepiękne. Co ja chcę powiedzieć, to tylko, że jako nauczycielka jogi widzę, że on nie jest wierny jednej ścieżce i bardzo w dowolny sposób interpretuje pewne wskazówki czy zalecenia, które mogłyby być może doprowadzić do stabilności układu nerwowego, bo cierpi na depresję, na chorobę dwubiegunową. Ale jednocześnie widzimy, bo on o tym pisze, zapamiętałam takie zdanie, zapaliłam kolejnego papierosa, to nie jest dosłowny cytat, ale jakoś tak, zapaliłam kolejnego papierosa, a palę tyle samo, co piję, czyli dużo. Tak, choćby często to, o tym wspominał. Tak. Dużo tam jest takich opowieści, wiesz, o tym, że on nadużywa. Więc i to... nawet opisuje to zjawisko, jakim jest medytowanie po używkach. Tak, więc to jest urocze, tak, że on to robi, bo... Trochę sobie z tego żartuje, a trochę nie... Ale ty twierdzisz, że to już sprawia, że nie można traktować poważnie tych jego praktyk? To znaczy, że one nie mogły mu pomóc w taki sposób, w jaki by pomogły, gdyby rzeczywiście zastosował się do jakiejś higieny życia? No wiesz co, to są podstawowe zalecenia jogi. To są tak zwane yamy i niyamy, które są wykładnią tego dokładniej. One mówią między innymi o takiej dyscyplinie żarliwej wobec praktyki. Mówią oczywiście też o czystości, która dotyczy no właśnie również choćby tego, co spożywamy. Więc wiesz, on w ewidentny sposób zakłócał możliwość osiągnięcia pełnej równowagi. Poza tym miałam też takie wrażenie, wiesz, że no on jest jednak pisarzem. Czyli on trochę i karmi siebie i czytelnika fikcją i też egzaltuje się pewnymi iluzjami. A my w jodze chcemy to właśnie roztrzaskać iluzje. Też i ego. I ego. A jego ego jest wielkie. To jest wręcz narcystyczne. I też się do tego przyznaje, tak, prawda? Ale on jest cudownie szczery. Tak, ale zdarza mu się jednak odstawić
na bok to ego. Natomiast rzeczywiście daje się też mu nieść. Daje mu się nieść, natomiast jego szczerość jest oczywiście ujmująca, ponieważ tak. On się pokazuje z każdej strony, on niczego nie ukrywa. I to jest piękne w tej książce. To jest tak. Piękne, to mnie też porwało, to też mnie zachwyciło, to też sprawiło, że sobie pomyślałam, jasne, pogadajmy również o moim doświadczeniu, bo ta książka pomaga. Tylko jeszcze pozwól, że jedną rzecz chciałabym powiedzieć o tych iluzjach, wiesz, które on tworzy, bo miałam taką myśl, on tam opisuje taki związek z kobietą od bliźniąt, pamiętasz ten wątek. I to są spotkania w hotelu raz na miesiąc. Z kochanką. Okazuje się, że ona jest jego kochanką. On eksponuje ten wątek bardzo w swojej książce. To jest kolejna iluzja. Wiesz, nie można wyzdrowieć, tworząc sobie z tego jakiś ołtarzek, z takiego związku, który jest romansem. To nie ma nic wspólnego z miłością. Czyli czymś, co jest konstruktywne. Na neutralnym terenie. I spędzają ze sobą czas i to jest oczywiście znowu, ja tego nie oceniam, tylko to jest iluzja, to jest ekscytacja, to jest to poruszenie umysłu, to jest to vritti. Być może on wtedy był w manii. No tego nie wiemy. Ale po jakimś czasie wyznaje na łamach tej książki, że ma, że zdiagnozowano u niego w wieku 60 lat chorobę dwubiegunową i wtedy jakby rzuca inne światło nawet na historię z tą kobietą. Ale nie będziemy analizować tej książki. Nie będziemy Państwo sobie jej tutaj analizować. Cudownie nasi słuchacze przeczytają. Natomiast wiesz co? Jeszcze sekundę zostaniemy przy nim, bo on później też częściowo w książce, ale też w wywiadach o książce mówi, de facto pomogła mi chemia. Mhm. Czyli z jednej strony pisze dużo o jodze, o medytacji, ale ostatecznie oddaje pierwszeństwo chemii. I być może to wszystko, co ty teraz powiedziałaś, ten zarzut poniekąd, który kierujesz pod jego adresem, nie, to jest tutaj kluczowy. Ani, sprostuję. To nie jest zarzut. To jest moja taka ogląd, właśnie z tej takiej trochę jednak metaperspektywy, osoby, która uczy tego, tej praktyki, jaką jest yoga, tak? I też osoby, która doświadczyła dwubiegunowości, bo ja przecież też mam chorobę dwubiegunową. Dlatego widzę, że on w swojej książce... No wiesz, naprawdę bawi się. On sam sobie te epizody wywołuje w pewnym sensie. No, wszystko, co tam jest opisane, daje mi taki ogląd sytuacji, gdyby on do mnie trafił na praktykę. No to byśmy się z tym skonfrontowali. Też podejrzane wydaje mi się to, że on dopiero w wieku lat 60 dostał lekarstwa. To wydaje mi się wręcz nieprawdopodobne. Tak, zapewnia już poza książką, że wcześniej żaden lekarz się o tym nie zająknął. Wiesz, czytałam taki artykuł w jednym z pism, nie pamiętam teraz tytułu, i bardzo on mnie zastanowił w kontekście diagnozowania depresji, chorób dwubiegunowych, że często jest tak, że de facto mamy do czynienia z uzależnieniem. Uzależnieniem od używek, od alkoholu, od narkotyków, wiesz, no to są takie najmocniejsze jednak czynniki, które wywołują stany psychotyczne. I być może u niego to też jest część problemu. Może de facto on przez lata też zmagał się z alkoholizmem, który wywoływał u niego pewne stany, więc on jakby być może na coś innego, nie wiemy. Może go zostawmy. Zostawmy, ale z drugiej strony fajnie, że możemy sobie o nim pogadać. Fajnie. Mieszka we Francji. Tak, ale wystawił się. Wiesz, wystawił się. Odsłonił się i ma. Tak. Ale wiesz co, no może jeszcze jedno. No. Ale ja bym też chciała jeszcze jedno, żeby nie było wątpliwości. To jest wyśmienita książka. Wyśmienita, absolutnie. Tak. Tam jest kilka bardzo takich poruszających i wzruszających momentów, bardzo. Takich kojących wręcz, wiesz, tego gonitwa za dobrem, za tą jasną stroną w sobie. Tak. Też jest niesamowita. Wiele rzeczy mi się tam podoba, ale jeszcze wracając do tych leków, on w końcówce powołuje się na jakiegoś amerykańskiego poetę i przytacza fragment jego wypowiedzi, która brzmi tak. Dość wstrząsająca jest świadomość, że doświadczyłem i spowodowałem tak wiele cierpień, bo w moim mózgu brakowało odrobiny soli. Chodzi o ten lit, który znowu jest przez psychiatrię jakoś tam przywołany do łask i podawany w postaci soli. Rzeczywiście, żył tak długo bez świadomości tego, że brakuje mu jakiegoś składnika, którego deficyt można było łatwo uzupełnić. Wiesz, zapewne tak, ale no właśnie. Znowu, bo ja też biorę pigułkę. Ja biorę minimalną dawkę swojego leku, to ona nawet nie jest terapeutyczna. Przyjęłam to dość szybko,
zaakceptowałam ten fakt, wiesz, no po prostu akceptując swoją chorobę, chociaż nie obyło się bez buntu z mojej strony, bo trudno jest przyjąć na siebie, przyjąć taką diagnozę. Ma pani chorobę dwubiegunową. Mhm. To już jest na całe życie. To już się odpaliło, więc to może wrócić. Ja oczywiście odrzucałam te leki. Ja w ogóle tego nie w ogóle, wiesz, myślałam, co, jaka choroba. Po pierwszym epizodzie, który był bardzo poważny, wykluczył mnie z życia na pół roku. Ale potem pojawił się kolejny epizod, bo ja odstawiłam leki. Znowu mnie zapisali. Ja znowu je odstawiłam. Sama pojawił sobie się odstawiłaś? No sama sobie odstawiam, mm-hmm. Aniu. Rozumiesz, byłam bardzo młodą osobą. Wydawało mi się, że w ogóle nie, to jest niemożliwe. To na pewno jest do ogarnięcia, ale jednocześnie nie zmieniałam swojego stylu życia. Nie zmieniałam. Rozumiesz? I dopiero kiedy przyszła joga, dopiero kiedy przyszedł właśnie cały styl życia, który jest z tym związany, który doprowadził mnie do równowagi, do takiego zadbania o siebie, równolegle zgodziłam się zaakceptować tę dwubiegunówkę i pomyśleć sobie, okej, dobrze, wezmę leki, będę brała leki, zmniejszę je do takiej minimalnej dawki. Nawet, rozmawiałam, wiesz, z psychiatrą na ten temat, ja mogłabym podjąć próbę odstawienia tych leków. Zupełnie, nie korzystania z nich, nie wykluczam, że to zrobię. Czuję się bardzo stabilna, czuję się, wiesz, naprawdę uwolniłam się od wielu swoich demonów i też z różnymi takimi wytrącaczami, wiesz, z uzależnieniami różnego rodzaju. Wyczyściłam to pole, więc dużą szansę mam na to, żeby być bez leków, ale z drugiej strony być może nie ma takiej potrzeby, ponieważ jeszcze inny psychiatra powiedział mi kiedyś, dawno temu, to jest tak jak cukrzyca, ta choroba. To po prostu trzeba brać leki na to. Ale wiesz, dobrze, że wspomniałaś o tym, że jest taka ewentualność, że mogłaby się odstawić. Ja też poznałam kilka historii osób z dwubiegunówką. Jedna z nich, Piotr Budzki, też no, całkiem jednoznacznie mówi o tym, że trzyma tę chorobę za pysk bez leków. Mm. Ale ma niebywałą dyscyplinę wewnętrzną. Tak. Podejrzewam, że też, bo już nie pamiętam dobrze, praktykuje jogę i medytację. Mhm. Nauczył się samoobserwacji, nauczył się rozpoznawać niebezpieczne momenty, nauczył się widzieć, kiedy zaczyna się mania, bo podkreśla, że mania była dla niego zawsze trudniejsza niż depresja. Paradoksalnie, bo nam się mogłoby wydawać, że depresja jest trudniejsza, czy laikom mogłoby się wydawać. I on sobie radzi. Pamiętam też Kasię Szczerbowską, którą obie znamy, która też mówi dużo o swojej chorobie. I ona też mówiła, że, nie wiem jak teraz, ale przez długi czas radziła sobie bez leków, ponieważ leki z kolei sprawiały, że nie mogła dobrze pracować intelektualnie. Bała się, że to będzie miało, będzie rzutowało na jakość jej pisania. Już nawet chciała zmieniać zawód. Chciała zająć się masażem, chciała masować. Ale potem się okazało, że wszystko jest możliwe, ale to trzeba jakiejś niebywałej dyscypliny no wewnętrznej, takiej pewności, że jeśli coś wróci, tak, jeśli to coś wróci, to dam sobie radę. I oczywiście superwizji i tego, o czym superwizji doświadczonego lekarza stopniowego, odstawiania tego leku, ale to, co ty powiedziałaś o tym, że jeden z tych twoich rozmówców nauczył się rozpoznawać w sobie te wszystkie poruszenia wróżące nawroty, no to jest podstawa. I do tego, wiesz, prowadzi i praktyka jogi, i praktyka medytacji. To jest właśnie to samopoznanie, że ty potem po prostu rozpoznajesz każdy szmer, każdy szelest. To temu służy też to między innymi ta obserwacja siebie. Po prostu jesteś swoim własnym lekarzem. Ty widzisz, że coś się zbliża. Ty widzisz, że jest jakaś nierównowaga. I to jest, wiesz, trochę tak, że osoba, która nie ma takiej praktyki, ona ma małe szanse w zderzeniu z tą lokomotywą, która na nią pędzi. Natomiast osoba, która jest w praktyce mocno osadzona, tak jak ja, może tę lokomotywę jednak zatrzymać wyciągnięciem ręki, co gdy obserwujemy z boku, wydaje się być cudem, ale nie jest, bo po prostu panujesz nad sobą. To się bierze z panowania nad sobą. I ta sama obserwacja, to jedna z definicji chyba medytacji, zawiera w sobie właśnie to bycie świadkiem samego siebie, prawda? Z całą pewnością. Nie, że w środku tych emocji, tego, co się dzieje, ale też z boku. Z boku. Mhm. Musisz być z boku. A propos definicji medytacji, to już jest zabawne, bo Karel stworzył ich 14, tak, bodajże, które w zasadzie wiele są takimi właśnie wytworami pisarskimi, wiesz, bardzo obrazowymi, pięknymi i oczywiście
można by w ten sposób poetycko o medytacji mówić, ale trochę myli pojęcia tam jednak. Aha. Co nie znaczy, że nie pisze o tym pięknie, pisze o tym pięknie, ale... Czasami nawet dosadnie. Bo ta ostatnia definicja jest taka, powiedziałabym. Tak, wiem, ale zacytujemy ją. No właśnie. Ja wiem, o czym mówisz. Myślę, czemu nie. Nawet sobie zapisałam, wiesz, stronę z tym podsumowaniem. A tę ostatnią definicję, czy kilkanaście? Nie, dawaj tę ostatnią, bo myślę, że tak, też myślałam o tym, że on tak to podsumował. Boże, sikanie i sranie. Ale... A dokładnie jest tak. Medytacja to życie w teraźniejszości. Tak wcześniej wymienia też inne definicje. Medytacja to sikanie i sranie podczas sikania i srania. Nic więcej. Medytacja to niedodawanie niczego i już. Tak, i oczywiście wiesz co, no zrobił to specjalnie z pisarzem. Znowu tak. Wracam do tego. To jest jego po prostu siła i jego wolność. On może tak o tym napisać, że to jest dosadne i on wie, że to jest dosadne i że to jest efektowne i to, że zostanie zapamiętane i że to będzie cytowane. Jak się właśnie zdarzyło. Ale wiesz co, no to było już mówione też, bo to mistrzowie mówią trochę innymi słowy, bo nie są tak dosadni w przekazie. Mówią, albo tak trywialni. Kiedy jesteś głodny, wiesz, jedz, kiedy jesteś spragniony, pij, to też jest medytacja, czy jakby wiesz, tak? A tu on trochę inny aspekt porusza, bo on porusza aspekt bycia w tym, co robisz aktualnie, tak? Bez niczego innego. I tylko w tym. Ale to o tym Thich Nhat Hanh mówi też zupełnie inaczej, czyli mistrz Zen, wielki nauczyciel, mówi o tym, kiedy zmywasz naczynia, bądź zmywaniem naczyń. Tak, także jakby wielu już o tym mówiło, używając różnych słów, gdy rozmawiasz, bądź w rozmowie, kiedy jesteś na spacerze, skup się na tym, że idziesz i tak dalej, wiesz, no to tak. Jakby jest tylko użycie innych słów na temat tego, co już zostało powiedziane. Dokładnie, więc nie odkrył Ameryki. Nie. Używając tej skatologicznej metafory. Ale to jest dobre. Ale z drugiej strony to jest oczywiście dobre. Tak, tak. I być może zacytuję to na jednym ze sprowadzonych przez siebie retreatów. Tak, i być może znajdziesz... odbiorcę. I zrozumienie. Zadowolonego odbiorcę, tak. I zrozumienie. Kasiu, co sprawiło, że powiedziałaś o swojej chorobie? A, to dobre pytanie i fajnie, że je zadałaś. Wiesz co, to... Bo ta moja choroba, kiedy ona miała miejsce, przed 2000 rokiem, pierwszy epizod. I wiesz co? Duży stygmat. Na początek właśnie i niezgoda moja. Może tego nie ukrywałam, no bo tego się nie dało ukryć, ale niechętnie o tym mówiłam. Wydawało mi się, że to jednak jest wstydliwe, że to jest jakaś łatka, że to robi ze mnie jakiegoś świra. No wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Czy był wstyd? Wstyd, czy ja wiem, czy to był wstyd, to było takie, że ja trochę nie wiedziałam, co to w ogóle jest, co ja mam o tym myśleć, może tak, wiesz, bo wstydu może nie odczuwałam jako takiego, ale trochę byłam taka, że nie wiedziałam, jak to w ogóle doświadczenie skategoryzować, rozumiesz, styk, czułam się jakoś taka naznaczona czymś, co jest trudne, co odstaje od normy. Wstyd, no nie wiem. Zostawmy tę emocję, jaka to była emocja z tym związana. Natomiast byłam w związku z Amerykaninem, wiesz, i też wiesz prawdopodobnie, że oni są bardzo otwarci w mówieniu o takich sprawach. I powiedział mi wtedy, mówi, ty musisz o tym mówić. Ty napisz to na swojej stronie internetowej, bo to jest wielka prawda o tobie i też coś, co może innym osobom pomóc. To, że oni wiedzą, że ty przeszłaś przez tego rodzaju cierpienie, czy przez tego rodzaju doświadczenie i że jesteś teraz nauczycielem, to jest bardzo inspirujące. I ja go posłuchałam, wiesz, i nigdy nie żałowałam, że to zrobiłam. Tak, bo w pracy, w twoim najbliższym środowisku to było wiadome, natomiast później powiedziałaś to szerzej, prawda? Ale posłuchaj, czy tobie wtedy, kiedy ciebie to spotkało, wydawało się, że ty jesteś jedyna na świecie? Tak. Tak, długo tak było. To jest takie, wiesz co, to jest też coś, co oczywiście joga też rozkrusza. To odczucie oddzielenia. Tak, że my jesteśmy jedni z czymś, to też jest w pewnym sensie kwestią ego, ale poza tym, no właśnie, ten stygmat, to jednak nie mówienie o chorobie. Wtedy, pamiętaj, to jednak było prawie 20 lat temu, kiedy był ten epizod, to jeszcze byliśmy zupełnie gdzie indziej niż teraz, gdy o tym się mówi. Gdzie jest joga, gdzie jest mindfulness, gdzie są medytacje, gdzie są wizualizacje, gdzie są hipnozy, gdzie jest medycyna integralna, gdzie jest na
nagle milion metod i milion takich przypadków. Okazuje się, że co druga osoba cierpi na jakiś rodzaj zachwiania. Tak? Emocjonalnego. Tak, 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 że albo depresja, albo stany lękowe, albo napięcia, albo dwubiegunówka. To jest w tej chwili en masse, to jest masowe. Ale wracając do tego, o co ty mnie zapytałaś. Czyli tego przyznania się do tego, że jestem chora, że mam tę chorobę afektywną dwubiegunową. Tak, więc to było na pewno bardzo kluczowe dla mnie, bardzo też takie oczyszczające, takie pomogło mi stanąć w tym. Wiesz, stanęłam w tym, po prostu tak, to jestem ja. To jest też część mojej historii, bardzo ważna część. Bardzo ważna część i też proces, który oczywiście dokonał się, ale nie dokonał się szybko. To jednak były lata takiego uznania swojego cienia. No wiesz, to jest cień, jestem i taka i owaka, ale to jestem ciągle ja. I też takie, wiesz, ukochanie siebie w tym, że takie po prostu zobaczenie tej dwubiegunowej Kasi w sobie i tak myślę, okej, no możesz właśnie być taka i możesz być taka. Ja cię kocham, ja za tobą stoję, jaś twoja świadomość w pewnym sensie. Ja cię akceptuję, tak. Tak. Ale to jest ta podwójność, o której mówisz. No właściwie jest w każdym z nas. To jest taka też istota życia. To też karer nasz ulubiony teraz. Pięknie też o tym pisze, o tym przenikaniu się yin i yang i właściwie takiej dwoistości, w której to te dwie strony raz są dla ciebie korzystne, raz niekorzystne. One cały czas fluktuują, cały czas się zmieniają. Oczywiście i to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się to widzieć, żeby to rozpoznawać w sobie, żeby robić w sobie miejsce na różne przejawy swojej osobowości, ale żeby jednak aspirować do tej jasnej strony. Oczywiście. Tak. I teraz, gdy myślę o sobie, to mam takie poczucie, że miałam też szczęście, bo mnie zawsze bardzo ciągnęło do światła. Ja w ogóle nie pociąga mnie mrok, wiesz? Więc myślę, że to, że się wydrapałam po prostu z tej choroby, że ja wzięłam za pysk tego swojego demona i że trzymam mocno, on jest osadzony, wiesz? To dlatego, ale też właśnie z takiego rodzaju miłości do siebie, która przyszła z czasem. Tak, właśnie, bo to przecież nie stało się jednego dnia. Absolutnie. Podejrzewam, że to była też długa droga, może nawet wyboista. Za chwilę do tego wrócimy, ale powiedz mi tak, czy ta dwubiegunówka u ciebie to jest choroba przyczynowa? To jest, nie wiem, dostałaś to w jakimś bagażu genetycznym? Czy to się stało na skutek jakiegoś, nie wiem, mocnego przeżycia? Czy, tak jak powiedziałam, cytując cię we wstępie, przegrzania? Ja myślę, że wiesz co? Tak, ja myślę, że to było przegrzanie, ja myślę, że to było niespełnienie duże na tamten moment, mimo pozornego spełnienia. Też spełnianie nie swoich oczekiwań, tylko tak naprawdę wyniesionych z domu jakichś przekonań na temat tego, jak moje życie powinno wyglądać. Kiedy to nastąpiło? Wiesz co? Ja wtedy miałam 33 lata, więc taki też wiek, wiesz, chrystusowy. Tak. I pracowałam, wtedy byłam dyrektorem w domu, w dużym wydawnictwie. Miałam bardzo duży zespół, prawie 30 osób, wiesz, których przyjmowałam do pracy, których zwalniałam, którymi zarządzałam. Miałam małego synka wtedy, miałam męża. Więc z jednej strony takie wrażenie, że wszystko tam jest. No właśnie, że pełnia. Że jest pełnia szczęścia. Że jest pełnia szczęścia, ale ja sobie kompletnie z tym wszystkim nie radziłam. Chociaż i znowu tego nie było widać, same sukcesy z zewnątrz. Rozumiesz? Legenda się też za tobą ciągnęła bardzo długo. Kaśka, legenda? Dziewczyna, kobieta sukcesu. Tak, tak mnie nawet próbowano podkupić z tego wydawnictwa. Pamiętam duże media i właśnie nawet jedna z bardzo, bardzo takich znanych nazwisk, osób, które mnie wtedy rekrutowały, mówi, kojarzy mi się pani z sukcesem. A ja wtedy, już chyba trzeci czy czwarty miesiąc nie mogłam oka zmrużyć w nocy. Wiesz, nie spałam, nie mogłam zasnąć, bo byłam przegrzana. Dokładnie to, ja nie byłam przygotowana do tego. Przepracowana, miałaś za dużą odpowiedzialność. Z jednej strony, tak, miałam niewiele ponad 30 lat, nie miałam
przygotowania. Wiesz, to był ten czas przemian w Polsce, więc nas nie szkolono. My też nie byliśmy, to nie był ten wiek na zarządzanie takimi dużymi zespołami. Ja pracowałam wtedy też za granicą, więc moi koledzy na podobnych stanowiskach mieli przeważnie 10-15 lat więcej niż ja, Aniu, więc oni też życiowo byli do tej roli dużo bardziej przygotowani. Poza tym, wiesz, no mój związek też nie byłam w nim szczęśliwa. Ja ze swoim mężem jestem w bardzo dobrej relacji teraz i uważam, że jest świetnym człowiekiem. No ale czasem mimo tego, że ktoś jest świetnym człowiekiem, to nie jest dla ciebie idealnym partnerem. Tak. I wtedy takie myśli o tym, że o rozwodzie, więc to wszystko się nałożyło wtedy. I ten stres, właśnie to, o czym powiedziałam, wiesz, odzwierciedlił się w tym niespaniu. I to był symptom, który ja zlekceważyłam. I to było straszne, bo ja naprawdę nie spałam pół roku, może godzinę w nocy, wiesz, jak miałam szczęście, może dwie, ale wyobraź sobie, że ja miałam układ nerwowy na wierzchu. To wiesz, wystarczyło prostu jeszcze jeden dzień, jeszcze dwa, nie wiadomo kiedy, to się musiało rozsypać. Więc ja się musiałam rozsypać. No i się rozsypałam i dzisiaj mówię całe szczęście. Całe szczęście. Tak, bo nie wiadomo, gdzie teraz byś była, nie? No nie wiadomo, gdzie bym była, ale też, żeby było jasne, ten powrót potem do siebie, to była droga przez mękę, bo to nie jest tak, że się człowiek rozsypie, potem się zbierze i już. Słuchaj, wiesz. Tak mówisz, to przypomina mi się, pewnie słuchałeś tego podcastu, bo słuchasz Michał Cichy. Tak, ja słucham twoich podcastów, Aniu. Który, tak jak ty, w bardzo młodym wieku dostał bardzo odpowiedzialną funkcję, bo został szefem działu kultury w Gazecie Wyborczej jako bardzo młody człowiek i robił to przez kilkanaście lat w ogromnym napięciu, bo to wiązało się z ogromnym napięciem, bo to była ogromna odpowiedzialność. Tak. Mówi, że to graniczyło, właściwie przekroczyło granicę i zaczęła się destrukcja organizmu, swojej psychiki. To trwało kilkanaście lat. Potem cierpiał długi czas, a potem potrzebował mniej więcej tyle samo czasu, ile się destruował, żeby się złożyć do kupy. No dokładnie, więc to się nie odbywa od razu. To nie, wiesz, i opowieści tych wszystkich osób są podobne. Wszystkie osoby, które gdzieś były tam, a są tu, one przeszły przez wieloletni proces. To jest wiele lat. Aniu, ostatnio wyobraź sobie, to też mnie zaciekawiło, bo czasem człowiekowi się tak naiwnie wydaje, że już wiesz, już ogarnął, już pozamiatał, już jest dobrze. Już żaden demon się tam nie zbliży do ciebie. Że się czai, to wiadomo. Tak. Aż to nagle, słuchaj, ja znowu w sobie coś zobaczyłam. Dobrze, że zobaczyłam to wiesz, właśnie daje medytacja. Ktoś mi zwrócił uwagę, że być może tam powinnam zajrzeć do tej skrzynki czarnej, puszki Pandory. No i zdobyłam się na to odwagę. I to była praca tym razem z wewnętrznym dzieckiem. Ona, widzisz, stała się możliwa po śmierci mojego taty dopiero. Ponieważ ja miałam bardzo sklejonych moich rodziców. Ja nie mogłam ich rozdzielić. Żaden terapeuta mi w ogóle nie mógł tego zrozumieć. Jak ja mam mama, tata jedno, a nie mama. Jedno, tata jedno. Ciekawe. I dopiero. Może oni byli sklejeni? Byli, to tak. Byli bardzo takim, ja ich widzę jako szczęśliwe, sklejone bardzo blisko siebie małżeństwo. I też bardzo zawsze nie rozgrywający nami niczego, tylko, wiesz, mówię nami, bo mam jeszcze brata, tylko stanowiący taki jeden front wobec dzieci. I dopiero po odejściu taty, kiedy ja zobaczyłam moją mamę, dużo się, wiesz, z nią spędzam czasu, zobaczyłam ją i zobaczyłam ją jako ją. Po raz pierwszy w ogóle, od nie wiem kiedy, może od zawsze. Zobaczyłam też przez to inaczej mojego tatę i zobaczyłam w tym wszystkim siebie. Ciekawie jak. No, może, wiesz co, nie będę w to jednak wchodzić. To jest intymne dla mnie bardzo na dzień dzisiejszy, ale zobaczyłam, że to jest do przerobienia i zaczęłam taką pracę z wewnętrznym dzieckiem i wiesz, psychologia, nie medytacja, nie joga, wewnętrzne dziecko i wiesz, powiem ci, że ogromnie mi to pomogło, ale opowiadałam o tym swojej koleżance ostatnio, przyjaciółce i mówię, wiesz, zajęło mi to 4 tygodnie. Ona mówi, wow, tak szybko się z tym uporałaś, ale ja dodałam, wiesz, i 54 lata. Rozumiesz, że potem już się zadziało szybko ta integracja. Ja sobie zresztą tam też sama ponagrywałam różne takie trochę, wiesz, trochę hipnozy, praca z podświadomością w to wyszła, więc szybko to rzeczywiście pozamiatałam, ale to tylko dlatego, że byłam na to bardzo, bardzo, bardzo gotowa. I ja wiedziałam, z czym ja pracuję i ja wiedziałam,
czego mogę użyć, jakich narzędzi, z pomocy kogo mogę skorzystać i jak sama sobie mogę pomóc. I ciach, 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 pozamiatane. I mówię o tym z odpowiedzialnością. To nie jest tak, że mi się wydaje. Po prostu wiem, że coś bardzo ważnego się we mnie uleczyło i skleiło się w taką jakąś fajną pełnię i to mnie znowu przesunęło do przodu. Ale ja nie sądziłam, że ja dotrę do tego miejsca, więc w tym sensie ta droga jest taka fascynująca. Tak, że to jest taka niesamowita przygoda poznawcza i wtedy, kiedy nam się wydaje, że już mamy, że już wszystko wiemy, może się odsłonić jeszcze coś, pod warunkiem, że będziemy uważni i uczciwi, tak. Mhm. Bo czasem żyjemy tymi swoimi złudzeniami na własny temat, tak. Nie? Tak. No, no to jesteś szczęściarą, ale to ci coś rzeczywiście... Zatwiło? Ajo, bardzo. To było w ogóle, to wiesz co, bo to też od śmierci mojego taty minęło 1,5 roku, więc ten proces trwa dłużej niż 4 tygodnie, tylko że ja sobie uzmysłowiłam, że ja tam muszę poszukać, w tym wewnętrznym dziecku. Czyli wyświetliło ci się coś i wystarczyło, że ci się wyświetliło, coś zrozumiałaś emocjonalnie, to ci przyniosło ulgę. Czy to nie o to chodzi, że, nie wiem, dokonała się jakaś rewolucja, tylko coś zobaczyłaś? Zobaczyłam, zrozumiałam, popracowałam z tym. Mhm. I jednak cały czas pracuję, cały czas wiem, że to jest jakaś taka część moja, która, na którą muszę być też uważna, na którą muszę być uważna i robię to, ale robię to, wiesz, właśnie z pozycji osoby, która potrafi sama sobie pomóc i chce. Robię to z pozycji osoby, która też jest obdarzona sporą refleksją. Wiesz, taką, że i że biorę na klatę różne rzeczy, bo ja uważam, że to całe praca ze sobą w kierunku zdrowienia, no to wiesz, to też wynika z jakiejś odpowiedzialności i nie tylko za siebie, gdyby to chodziło tylko o nas. Mhm. Rozumiesz? To chodzi o mojego syna, to chodzi o relacje z moją mamą, z moimi przyjaciółmi, moje... Wiesz, to jest odpowiedzialność za wszystko. Wiesz, my. No my. Tak nam się wydaje. Nie. Jest dużo linków. To wróćmy do tego porzuconego wątku, mianowicie tej drogi, jaką trzeba było pokonać, żeby zaakceptować siebie w tej dwoistości. Mhm. Oj. Tak, to wiesz co, to było trudne, bo to jest takie, to rzeczywiście jest ta rozpacz, z którą ja tak dobrze rozumiem i która mnie tak poruszyła w książce Carré, bo jednak po prostu ta ciemniejsza część ciebie jest straszna. Proces polega na tym, że ty musisz ją zobaczyć, musisz jej spojrzeć prosto w oczy, musisz ją uznać w sobie. I też może jakoś oswoić, wiesz, że ona po prostu potem już nie jest wobec ciebie taka destrukcyjna. Ale to jest, jak to się dzieje, ponieważ no jednak wszystko wynika z naszych emocji, z naszych myśli. Więc no znowu muszę wyjechać z medytacją, że ten proces obserwowania, no to jest podstawowy też wobec tego, żebyś to widziała to, widziała to. I też motywacja, dlaczego ty robisz te wszystkie rzeczy, takie jak yoga, czy cokolwiek by to było dla kogoś, dla każdego to może być coś innego. Jaka jest twoja motywacja? Czy ty to robisz dlatego, żeby uniknąć cierpienia? Czy ty to robisz dlatego, bo się boisz nawrotu choroby? Czy jednak robisz to z miłości do siebie, bo jeżeli tą motywacją jest taka miłość do siebie i potem też miłość do innych, tak? No bo chcesz też ich dobrostanu, najpierw swojego, ale też bliskich, no, żeby oni się nie musieli z tobą użerać, z tobą chorą, czy z tobą rozbitą, czy z tobą uzależnioną, no, tobą jakokolwiek, rozumiesz? Ale słuchaj, to teoretycznie jest to samo. Czy robisz ze strachu przed tym, że mogę być destrukcyjnym człowiekiem wobec swojego otoczenia, czy robię z miłości do siebie i do innych osób. Motywacja, Aniu, bo jak robisz coś z miłości, no to jest potężne. Miłość zwycięża wszystko. Omnia vincit amor. Wiesz, i wobec siebie ta miłość, no to ty się sobą opiekujesz w tym procesie. Ty robisz to, bo się kochasz, bo chcesz dla siebie tego, co najlepsze. Rozumiesz? Bo nie chcesz iść w ten dramat. Bo nie chcesz iść w tą psychozę. Wiesz, ja oczywiście nie daję takiej gwarancji, że każdy sobie może z tym poradzić. Sam. No wiesz, ludzie są też
bardzo różni, a mnie często ja słyszę taki przymiotnik, nawet wśród bliskich, że jestem taka dzielna. Nienawidzę tego przymiotnika, dzielna. Nie, no trochę żartuję. Chciałabym być słaba, ale czasem i pozwalam sobie też coraz częściej na słabość, ale ta dzielność, no to jest to takie walczenie. Takie wiesz, wymuszenie walczenie też. O siebie. Po prostu ono wymaga pewnej niezłomności, że ty przyjmujesz do wiadomości to, że proces nie ma końca. Nie ma końca. Tak. Wiesz, dzisiaj mówię ci, coś tam ogarnęłam, ale za chwilę może się okazać, że jakieś nowe rzeczy przyjdą. Wiesz, też zawsze powtarzam jako nauczyciel, że to ludzie, którzy są wokół nas, są najlepszym probierzem naszej transformacji. To jest papierek lakmusowy. Ale widzisz, to są... No wiesz, to jest też bardzo ważny wątek, widzisz? I też w książce Carrère się pojawia powielekroć, bo on też przytacza takie sytuacje ze swojego życia i nie tylko swojego, kiedy mówi, że ludzie, ci, którzy się nazywają, no nie wiem, może nie joginami, ale ludźmi, którzy praktykują od lat, są za bardzo skupieni na sobie, są obojętni wobec cierpienia na zewnątrz, to mówisz zupełnie inaczej. I on też dochodzi do takiego wniosku, że najważniejsza jest empatia. Tak, bo to jest proces. Wiesz, to jest proces. Wydaje mi się, że trudno uniknąć na początku tego skupienia na sobie. I to... To też nie jest fajny etap, bo właśnie, jesteśmy tacy bardzo, wiesz, gdzieś zagłębieni do tego włosa na czworo wszystkich, rozkminianiem siebie, ale potem, gdy już jednak sobie z tym trochę poradzimy bardziej, to okazuje się, że to jest droga do miłowania, że to jest droga do kochania, ta joga, ta medytacja. Najpierw siebie, to jest w ogóle podstawa, ale potem innych. To do tego doprowadza, bo jakby proces kruszenia ego, rozpuszczania go, tak? Tego czegoś, co nas dzieli. Ale wiesz, że ludzie nie rozumieją, co to znaczy ego. No, wiesz co, bo my teraz zaczynamy nie tutaj rozumieją. W takim szczególnym sensie używamy tego słowa. Czy mogłybyśmy się chwilę przy tym zatrzymać? Właśnie, co to znaczy rozpuścić ego? Wiesz co, może tak, pozbywać się stopniowo takiego przekonania o swojej wyjątkowości, od tego, że jestem inny jedyny niż w tym szczęściu, albo jedyny w tym nieszczęściu. To też, ale że odklejać jak najwięcej takich identyfikacji, wiesz, że czy wyobrażać sobie, że status mój społeczny, czy finansowy, czy moja edukacja, czy to, kogo ja znam, albo kogo nie znam, że to w jakikolwiek sposób w ogóle coś o mnie mówi, tak? Że to mnie jakoś wyróżnia. No nie, bo jakby wobec życia wszyscy jesteśmy tacy sami. Dokładnie tacy sami. I w ogóle w praktyce jogi dochodzimy do tego widzenia siebie w połączeniu ze wszystkim, co jest. I to przychodzi. I widzisz, dlatego trudno jest o tym mówić. I to właśnie trudno jest zrozumieć, ponieważ joga, która jest rozumiana bardzo szeroko, bo to też, żeby była jasność, nie asana, nie ćwiczenia, ale właśnie oddech, medytacja, relaksacja, cały proces dochodzenia do wyzwolenia, to jest droga do serca. Skoro do serca, no to tamto ego musi pęknąć. Jeżeli my mamy, rozumiesz, jeżeli naszym naturalnym odruchem wobec drugiego człowieka jest niechęć odróżnienia go od siebie, tylko chęć przygarnięcia go, czy jakoś połączenia, czy widzenia w nim, rozumiesz, siebie, no to jest właśnie ta droga. To jest ta droga i to do tego prowadzi. Tylko, bo zaczęłam mówić, że tak trudno o tym opowiadać, bo to jest ścieżka doświadczenia. To jest ścieżka doświadczenia i gdy ty medytujesz, to po prostu takie rzeczy się pojawiają i to staje się dla ciebie oczywiste. I wiesz, co jest teraz w ogóle świetne? Że jest mnóstwo badań na ten temat. I ja czytam te wszystkie książki. Wiesz, jaką teraz czytam książkę? Taką jak pod tytułem Jak oświecenie zmienia twój mózg. I okazuje się... Oświecenie w sensie? No oni... To jest właśnie to, czego się nie da zbadać. To tego się nie da, tego się dokładnie nie da zbadać. Okay. Ale gdzieś na pewno tym, co jest bardzo blisko oświecenia, jest właśnie to poczucie połączenia. I to już jest zbadane, bo okazuje się, że w tych stanach medytacyjnych jest aktywność czołowej części mózgu i tylnej części mózgu
spada i ta aktywność w tylnej części mózgu jest powiązana właśnie z możliwością tego doświadczania połączenia. Mm-hmm. Więc medytacja do tego prowadzi. Całe szczęście, że są te skany, które to pokazują. Tak, rozumiesz? Tak. Bo rzeczywiście tak się dzieje. Teraz to jest zbadane, ale było przez wieki doświadczane. Mm-hmm. Rozumiesz? I ja jestem teraz w świetnej sytuacji jako nauczycielka jogi, ponieważ te metody są badane masowo. Można sobie zrobić, nie wiem, badanie obrazowe mózgu i zobaczyć, jak pod wpływem kilkutygodniowej medytacji zmienia nam się ten kawałek, który jest odpowiedzialny za szczęście. Za dobre samopoczucie. Albo za dobre samopoczucie. Tak. A jak duży został jeszcze ten odpowiedzialny za obniżenie nastroju. To można zrobić, ale wiesz, też można na przykład, to też jest badane i wykazywane, że widać po prostu, jak zmienia się chemia organizmu pod wpływem praktyk, jak kaskadowe są reakcje pewne, neurologiczne, hormonalne, wiesz, ze strony układu odpornościowego na nasze praktyki i to jest no fenomenalne. Znowu ja jestem gnostyczką, ja to wiesz przez doświadczenie, ale cieszę się, że coraz więcej jest dostępnej wiedzy na tym, bo ja mam coraz więcej argumentów, żeby o tym mówić we współczesnym zachodnim świecie. To ja ciebie teraz wykorzystam jako nauczycielkę. Powiedz mi, czy joga i medytacja to samo? Definicja jogi w Yoga Sutrach jest następująca. Joga jest zatrzymaniem poruszeń świadomości. I w takim ujęciu oznacza, że jest stanem przebudzenia, jest stanem obecności, a zatem jest medytacją, czyli tak. I teraz kolejne pytanie. Medytacja jest czymś prostym czy skomplikowanym? Łatwym, ale nie prostym. Tak, okay. Bo instrukcja jest banalna. To jest, mówimy o takiej klasycznej medytacji z oddechem, usiądź, zamknij oczy, utrzymaj prosty kręgosłup, skup się na oddechu i nieustannie ten oddech obserwuj. Wprowadź do tej obserwacji liczenie oddechu od 1 do 10, to ułatwia, wiesz, początkującym praktykę, więc no wydawałoby się na nic prostszego. Tylko właśnie, potem w procesie pojawia się umysł, czyli to coś, co się wierci, to co jest poruszeniem świadomości, bo pytanie, co to znaczy ta definicja jogi dla wielu też niezrozumiała. Joga jest zatrzymaniem poruszeń świadomości, więc może też trzeba by wyjaśnić, czym te poruszenia świadomości są. Tak, więc myśli, więc emocje, więc wszystko, co wiruje w tym naszym umyśle nieustająco. Więc to się rusza i to nas przeszkadza. Odciągają nas nasze myśli i emocje od teraźniejszości. Ja o tym też piszę w swoich książkach, że są takie badania, które wykazują, że ta aktywność umysłu, i to jest zadziwiające i trochę przerażające, jest w 80% aż osadzona w przeszłości lub w przyszłości, więc nie ma na 100. Nie ma na 100, bo co to jest te 20%, prawda? Co to jest? To jest nic. Tak, ale słuchaj, no dobrze, jak długo trzeba praktykować, żeby poczuć zmianę, żeby rzeczywiście odrobinę dłużej zatrzymać się w tu i teraz? Nie umiem ci na to odpowiedzieć. Myślę, że jednak każdy z nas jest trochę w innym miejscu, w ogóle rodzi się innym człowiekiem. To też nie jest tak, że jeden jest gotowy, siądzie i po prostu przebudzi się, a są tacy jak ja, którym zajmuje to lata. Wiesz, czasem jest tak, to napisał też Carrer, że im dłużej to robimy, tym bardziej zmienia się życie. Ale początkowo nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, że to życie już się zmienia po tych naszych praktykach, bo nie wiem, może my się spodziewamy, że to będzie jakieś wow, jakaś eksplozja, jakaś rewolucja. Czasami właśnie to uspokojenie, które się dokonuje dzięki zatrzymaniu w jodze czy ciszy w medytacji, już jest widoczne, ale my nie mamy tego świadomości. Nie mamy. Jakbyśmy czekali nie wiadomo na co. Tak, dokładnie, bo czekamy na to, wiesz, połączenie z kosmosem. Tak, tak. No to które nie następuje. Tak, bo właśnie tę praktykę trzeba bardzo osadzić w codzienności. Czasem jest tak, że adepci jogi odchodzą od tego procesu, ponieważ są rozczarowani. No rozczarowani właśnie tym, że życie jest takie zwykłe. Natomiast takie zwykłe, takie nudne w pewnym sensie, wiesz, takie powtarzalne. I wtedy zaczyna się tak zwane zakupy duchowe się zaczynają, wiesz, czyli zaczynamy, no tak się mówi, spiritual shopping, tak. Czyli takie skakanie
od sposobu do sposobu, od szkoły do szkoły, od ścieżki do ścieżki. Znamy takie przypadki, tak. Oczywiście, znamy. Ale słuchaj, no nawet ten pisarz, o którym nie możemy przez to rozmawiać, nasz Carré, on to właśnie robi. Tai chi, vipassana, yoga, katolicyzm, nawrócenie, etc., etc., etc. Nie wiemy, co jeszcze. Nic w tym złego, bo to, tak jak mówię, jest to przejawem desperacji ogromnej, ale też nieumiejętności wytrzymania tego spokoju. To z jednej strony dobrze, że poszukuje, bo skoro właśnie nie znajduje, no to musi szukać dalej, ale może to jest, może to jest nie znajduje, dlatego sobą, że to jest nie jest w stanie wytrzymać sobą, w jednym. Oczywiście, tak. To jest uciekanie przed sobą, uciekanie przed życiem, uciekanie przed codziennością, uciekanie przed znojem. I, wiesz, i fałszywe założenie, że będzie jakaś eksplozja właśnie, że będzie jakaś coś się wydarzy, coś się wydarzy. Ale właśnie nie. Że życie spektakularnie zmieni się na lepsze. No więc wiesz, z drugiej strony ta modna uważność, mindfulness, ona tak nas przywraca do tego zachwytu tym, co jest. I tak nam wskazuje. Medytacja to samo, że mindfulness to jest z medytacji się wzięło, z buddyzmu przecież. A pokazuje nam, zobacz ten śnieg, zobacz jak to roziskrzone niebo, zobacz tą wspaniałą kawę. Wiesz, przyjrzyj się temu, podzięknij. Tak. Chociaż jestem skupiona na tej rozmowie. Ja wiem, ale ja cię przywołałam teraz. Być może przekierowałam twoją świadomość na kawę i ty sobie pomyślałaś, tak łyknę z wdzięcznością, docenię. Tak. Zimna. Zimna. No to na pewno nie taka pyszna. Ale w każdym razie, wiesz, więc docenianie, więc pierwszy krok, gdzieś jakby danie sobie zgody, zrozumienie, że to właśnie takie jest, to życie, kurczę, takie trudne do wytrzymania w pewnym sensie. Wiesz co? Ja powiem ci, ja miałam takie pytania, trochę jak Hinisbach, po co mi ta cała świadomość? Rozumiesz? Po co mi ten cały spokój? Co ja w ogóle, wiesz, czy nie lepiej byłoby, wiesz, zaszaleć? Więc to wymaga takiego właśnie tego jeszcze docenienia tego, co jest. Że z jednej strony my uznajemy to, że życie jest powtarzalnością i że ono, że my odnajdujemy siebie w powtarzaniu codziennych czynności z każdego dnia od nowa i każdego dnia z takim samym entuzjazmem, że my jesteśmy w związku z tym samym partnerem 25 lat. Ale to jest fajne. Słuchaj, ale że właśnie jest to taka jest fajne. Świetna pani profesor, zapomniałam jak się nazywa, Polka, która powiedziała coś niebywałego i adekwatnego do tej naszej rozmowy, że my jesteśmy bytem krzątaczym. Że właśnie to życie składa się z tego krzątania, z tej prozy. I najwyższy czas, żebyśmy to zrozumieli. Czyli właśnie powiedziała to samo, co ty, mówiąc o jodze. Tak, ale jednocześnie proza to może być literatura piękna. Tak. To może być literatura piękna, ponieważ my każdą tą czynność z gatunku krzątających możemy jednak w jakiś sposób przeżyć, taki czy w jakiś sposób ale, ją uświęcić. Tak. Wiesz, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Tak. Usankcjonować te, uświęcić te drobiazgi, bo to jest istota naszego istnienia. Tak. Naprawdę. To życie na tym wysokim C, ono się zdarza. Te momenty też są naszym udziałem i fajnie. Tak. Natomiast codzienność polega na czymś innym, nie? I to odkrycie też może być jakoś tam uwalniające, wspaniałe. Bardzo, wiesz, Aniu, bardzo. Mhm. A gdy ja to zrozumiałam, to było dla mnie też bardzo zmieniające w moim życiu. Ja w tej chwili mogę powiedzieć, że ja kocham codzienność. Kocham w ogóle właśnie to, że to wszystko jest codziennie takie same. Nie takie samo jednocześnie, też to wiem. Tak. Ale wiesz, że każdy dzień jest inny, ale ja to witam z takim zaciekawieniem, z takim nowy dzień. On jest jak prezent, co się wydarzy. Ja wiem, że co się wydarzy w ramie, tak? Są pewne rzeczy, że ja wstanę, z psem, myję zęby, zjem śniadanie, napiję się kawy, to lubię, to też lubię, też jakby lubię te swoje rytuały wokół tego. I jednocześnie ta otwartość, też na pozwolenie, żeby ono się działo, żeby ono się wydarzyło, trochę bez takiego naszego właśnie, że to będzie tak, jak ja to sobie wymyśliłam. Tak, bo to też nie, trzeba mieć pokora. Mówisz, że praktykując i ucząc jogi, nie nawiązuje do tradycji, czy nie studiujesz filozofii wschodu, a z drugiej strony bardzo lubisz, już niezależnie od uczenia jogi, właśnie się do tych różnych religii odnosić, do rozmaitych mistrzów, bo szukasz w życiu mądrości.
Tak, ale wiesz co, nie, czy ja coś takiego mówię? Rzeczywiście, wiesz, ja studiuję te księgi, zwłaszcza teksty źródłowe jogi, to one są mi bardzo dobrze znane i wracam do nich chętnie i za każdym razem coś ciekawego w nich znajduję. Też jestem zaciekawiona takimi tekstami ważnymi w różnych tradycjach duchowych bardzo, jak wiesz, na przykład droga Tao, tak? Tak, czy... bo nie tylko buddyzm, nie tylko taoizm, ale też chrześcijaństwo. Oczywiście albo na odwrót, bardzo... nie tylko chrześcijaństwo, ale też buddyzm i taoizm. Mówiłam o tym nawet komuś, nie wiem, może tobie, że i Biblię przeczytałam. Był taki czas. To są wszystko dla mnie bardzo ważne teksty. I tak jak mówisz, no ja szukam mądrości, dlatego też nie jestem takim, wiesz, agresywnym nauczycielem jogi, który mówi, że tylko moja droga jest dobra, tylko joga, tylko medytacja. Ja nie wiem, co jest dobre dla ciebie, ale wiem, że dobre jest pracowanie nad sobą i wiem, że dobre jest i możliwe zmienianie siebie w stronę jednak tej świetlistej wersji siebie, że skoro mamy jedną i drugą stronę, to uznajmy to, zobaczmy to, ale nie staczajmy się w stronę tego cienia. Jednak spróbujmy, wiesz, to światła. Ku światło, ale tak. Uważnie i mądrze. Wiesz, nie jak ćmy, żeby się tam popalić. Żeby nie spłonąć. Tak, tylko to wszystko w ogóle właśnie z takiego poziomu jednak rozwagi, czyli też spokojnego umysłu, który rozróżnia, bo wiodze to jest bardzo, bardzo ważne, to rozróżnienie, że my dobrze wiemy, co my robimy, że tam nie ma przypadku. Wiesz, oczywiście ja nie mówię, że w moim życiu się to nie zdarza, ale rzadko. Tak się zastanawiam, czy doszłaś do tego, co jest w życiu największą mądrością i największym sensem. Wiesz to? Tak, miłość. A, słuchaj, a pamiętasz, jak mi kiedyś powiedziałaś, dawno temu, już kilka lat, o takiej Amerykance, 90-latce, która chciała koniecznie wykupić sobie trochę czasu antenowego, żeby coś zakomunikować. Pamiętasz tą historię jeszcze? Pamiętam. Tak, to w ogóle było przecudne, chociaż nie pamiętam dokładnie, co ona zakomunikowała. Może, ale ty pamiętasz, ja założę pamiętam, się. Ja ale pamiętam. To ja może przypomnę tę anegdotkę. Tak. Rzeczywiście było jakoś tak, że jakaś pani dożyła bardzo, bardzo wielu lat i miała takie marzenie, że chciała coś ludziom powiedzieć, że chciała powiedzieć, co z jej perspektywy tych 100 paru lat jest w życiu ważne. I ktoś to jakoś podchwycił i jakimś cudem dostała się do stacji telewizyjnej ogólnoamerykańskiej i powiedziała, co po widzeniu przypomnę. Dokładnie. Kochajcie się wzajemnie. Powiedziała, kochajcie się wzajemnie. Tak. I słuchaj, i powiedziała to za darmo. Tak, to, chociaż ja to wyemitowała za darmo. Chociaż nazbierała sobie kasy, żeby to zrobić. Ale popatrz, jaka determinacja, nie? Piękna, ale wiesz, bo nie ma nic ważniejszego. Nie ma ważniejszych przekazów. I tak jak powiedziałam ci o tym, że interesuję się mądrością, interesuję się tym, co mądrzy ludzie w różnych tradycjach mają do powiedzenia o życiu. No bo gdzieś w pewnym sensie bycie nauczycielką jogi i medytacji jest takim nauczaniem, trochę próbą odpowiedzenia na pytanie, jak żyć. Mm-hmm. Tak? Chociaż nie uzurpuję sobie tutaj prawa do rozstrzygania o czyimś życiu, no ale powiedzmy, może moje mnie trochę uprawnia do tego, jednak tak droga, wiesz, do tego, żeby podpowiadać. No i widzę, że naprawdę wielcy filozofowie, wielcy mędrcy, wielcy guru, czy zwyczajni ludzie w końcu, bo ten zwyczajny człowiek jest też bardzo, bardzo mądry, bardzo często, bez tej całej edukacji. Wiesz, ma intuicję tak, i tak troszeczkę wie po prostu, co jest w życiu ważne. I wiesz, wszyscy mówią to samo. Mówią o miłości i mówią o kochaniu i mówią o empatii i mówią o tym byciu w życzliwości z drugim człowiekiem. I nie ma innego przekazu. Nie ma, więc gdzieś też o tym będzie moja kolejna książka. Że to do tego wszystko prowadzi. I o tym nieoddzielaniu się. Kasia Nosowska, która popełniła 2 książki. Nie mów tak, to były świetne książki, dobrze. Wypełniła. Kasia Nosowska, która napisała 2 książki, których drugą przeczytałam, powiedziała coś takiego już we wstępie, że teraz ten rozwój osobisty, w ogóle rozwój duchowy, to jest coś, co jest udziałem bardzo wielu osób i że można powiedzieć, że wciągamy nosem ten rozwój osobisty i duchowy. I ona tam zaczęła wymieniać, czego my nie robimy i czego ona nie robi. Mm-hmm. Z takim lekkim dystansem i żartobliwie, jak to ona,
Czasami tak, że można było się nieźle pośmiać, ale potem mówi, róbcie to. Jeżeli wam to służy, to róbcie to, ale nie oddzielajcie się. Tak, myślę też, że wiesz co, taki dystans, o którym wspomniałaś, że robię to z dystansem, z uśmiechem, z poczuciem humoru, trochę właśnie się dystansując do tego, to jest to samo, co robi karę i to jest to, co robi umysł wobec, wiesz, bo umysł powie coś takiego, kochajcie się, jakie to jest banalne, Aniu? Trywialne. To jest trywialne, tak. Co to jest w ogóle za przekaz? Tak, tak, co to jest tak. za przekaz? Ale to jest cała mądrość. To jest wszystko na ten temat. Nie ma nic ważniejszego w życiu, naprawdę nie ma. Więc moja propozycja jest taka, przestańmy się dystansować do serca, przestańmy się dystansować do tej przestrzeni, bo ona jest przestrzenią wiedzącą. Jest, wiesz, teraz się mówi o tej przestrzeni serca, bo odkryto koherencję. Koherencję serca też badana jest to 30 lat w takim instytucie amerykańskim HeartMath i okazuje się, że no to właśnie serce ma bardzo silne pole elektromagnetyczne i kluczowe jest synchronizowanie serca z umysłem i wtedy wszystko, co wydarza się w naszym życiu, w pewnym sensie wydarza się na takich wibracjach, które sprawiają, że my doświadczamy życia z takiej lepszej strony. To jest jedno, ale też właśnie jest mowa o tym, że to serce, ono nie rozkminia. Wiesz, serce nie myśli, tylko serce wie. Serce wie, więc my musimy się kontaktować z tą przestrzenią, ale najpierw musimy wyciszyć umysł. Więc to są, żeby to jest pewne, do głosu serca. Żeby dokładnie tak, dokładnie tak. A to jest bardzo trudne, wiesz, bo ego jest ściśle powiązane z umysłem, więc ego jest powiązane również z ironią, z dystansem, z takim właśnie z cynizmem. To jest wszystko ego. Tak, z ironią, wiesz, tak. Moim zdaniem nie być ironicznym, to się wiąże z dużą odwagą. Oczywiście. Bo przecież zobacz, rzeczywiście o tych sprawach serca, o miłości. A jakie to egzaltowane, za motylki, tak, przez lata, przez to lata było to wykluczone z języka w niektórych środowiskach, kręgach, tak. W literaturze, w kulturze. Teraz wraca do łask, dzięki Bogu. Może i tak. Może i tak, tak. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo za to spotkanie. Dziękuję, no. Cudownie z tobą rozmawiać. I vice versa. Bardzo się cieszę. Słuchaj, mamy fajny przekaz dla słuchaczy przed świętami. Przed Nowym Rokiem. Cudownie, do wesołych świąt wszystkich. Wesołych świąt. I pięknego Nowego Roku. Tak. Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.